Cześć. Cześć, witajcie na naszym kanale. Z tej strony Paulina, Mateusz, no i Haneczka, która akurat śpi sobie tutaj w samochodzie. Słuchajcie, trochę czasu minęło. Tak, to już setny vlog. Kiedy jesteście z nami, więc zapraszamy do jego oglądania. Hejo, witamy Was w piątek. Zaczynamy dzisiaj weekendowego vloga. Jak widzicie, Haneczka jest ubrana w tą sukienkę, którą kiedyś pokazywaliśmy na vlogu, którą kupiliśmy my w Reserve. I co? I dzisiaj jesteśmy wyszykowane, bo jedziemy na urodziny do mojej babci, a Haneczki prababci. Jedziemy do restauracji. Ciekawe, jak Haneczka się będzie sprawować, bo niestety już jest za 25, a Haneczka chodzi spać o 18, ale miejmy nadzieję, że tak jakoś damy radę. A tatuś jest jeszcze niewyszykowany, bo dopiero wrócimy z pracy. Za 15... Nie, za te sprężyny. Za 15 trzecia, za 15 trzecia wyjechałem z Brennej, to i tak mam niezły czas. No. I co? Zaraz wychodzimy, nie? Tylko tatuś się wyszykuje, bo my już oczywiście panny są wyszykowane, nie? Na wyjście, Hanusia. Hejo, jest sobota. My, jak tradycyjnie już teraz jest, że Haneczka siedzi z nami przy stole, tylko w swoim krzesełku. Ma flipsika, ale jeszcze chyba nie ogarnęłaś. Najpierw, żeby zjeść flipsika, trzeba wypluć. Trzeba wyciągnąć blokadę. I jeszcze sobie no właśnie, ona sama sobie wkłada i później źle sobie wkłada. Do góry nogami. A myjemy paruszczaki. Tak. Tu są parówki na śniadanie z przysmażoną cebulką i z serkiem. Trochę mi się tu rozwaliły, więc może nie wyglądają apetycznie, ale bardzo dobrze smakują, nie Mateusz? To jest najważniejsze w jedzeniu. A w ogóle my dzisiaj mamy kolędę. Jest godzina... Hej, kolęda, kolęda! Jest, no trochę dziwnie, nie, że tak wcześnie, w listopadzie, ale u nas jest dużo, duże osiedle, dużo domów, a u nas jest tylko dwóch księży na całą parafię, więc mają problem i muszą tak ogarniać i sobie. My przyjmujemy kolędę. Tak, przyjmujemy kolędę. O 11 się dzisiaj rozpoczyna, a jest 9.30, więc już teraz musimy powoli jeść, bo my jesteśmy drugą klatką, więc pewnie koło 12 może będzie, koło 12. Kolęda to już coraz bliżej świąt, nie? No. Kolęda, już trzeba za niedługo kupować jeszcze Mikołaj, potem kupno choinki. No. I święta, święta, święta. I tak będą vlogmasy. Tak, i po świętach niestety, bo to tak przeleci tak jak wszystko. No ale kolejne święta będą i to pierwsze z Hanuśką. Nie. Sorry, I am. Dobra, ja też. Hejo, ja już zwarta i gotowa, jak widzicie, wystrojona na kolędę. Będziemy czekać na księdza, jest godzina 11.55. Mateusza nie ma, bo pojechał sobie jeszcze, co zrobić? Umyć samochód, bo jest sobota, wiecie jak Mati. Ale właśnie napisał mi SMS-a, że weszli do pierwszej klatki, czyli już weszli do nas, do naszego bloku. To Mati już pewnie jest pod klatką i jeszcze pewnie w środku pucuje naszą brykę. Ja już jestem przygotowana, krzyż już czeka i świeczki. No i co, ogólnie jest już tak ogarnięte. Haneczka jak zwykle chciała już iść spać znowu na balkon, bo była bardzo już zmierzlałka i sobie śpi. To mam nadzieję, że się wyśpi i będzie w miarę zadowolona. Aha, Mati dzwoni, to kończę. Co on może chcieć? My już po kolędzie. Hanusia jest zadowolona, patrzcie, dostałam prezencik. Obrazek, obrazek święty, tak? Dostałam. Jak mi się podoba. No, uśmiecha się, była grzeczna przy księdzu, ale najlepsze było to, powiem wam, że ona znowu spała sobie taką, miała długą drzemkę na balkonie. Spała, ministranci przyszli, dalej spała. I ksiądz po prostu otwiera drzwi, a ona za oknem. I my ją, wiecie, wyciągamy, szybko rozbieramy przy tym księdzu. Masakra, nie, Hanuśka? No. Cieszysz się z obrazeczka, nie? Taka byłaś grzeczna przy proboszczu. No pięknie. Taki grzeczny anioł. Tata, co ty robisz? Tata, co ty robisz? Teraz trzeba coś na obiad szykować. A nic nie mamy. Znaczy zupa. Ugotowałam wczoraj zupę. Rosół. Rosołek z makaronem. Co, coś ci nie pasi? No. Co byś się chciał zrobić, no? Mi się kiepsa zjąć. Ja też. my są wiepski. Ale nie no, to, bo to w sobota jest nasz ten, nasza tradycja, nie? Że zjeść sobie jakiegoś fast fooda. Zostaw i doj. To nie chcę mo, bo my też dostali. O. No. Tak, twój jest, możesz go zjeść, tak. Ksiądz powiedział, nie? Możesz sobie go zjeść. Zrobić co chcesz. No. Jo.
Dziewczyny się używa angielskiego. I'm clean, I am clean, Jest już godzina 14:23, Mateusz właśnie wrócił z zakupów, niestety znowu musiał się tam wybrać, bo wymyśliliśmy, a właściwie to Mateuszek wymyślił, że jutro na obiad zrobimy sobie zupę meksykańską, więc zaraz będziemy ją gotować, a ktoś się tu niecierpliwi i to jest nasza Hanusia, bo tam schizuje na macie. No dzień dobry, ty jesteś brudna cała, do pralki z tobą. I co, pokażę wam, co Mateusz kupił. Sama nie wiem. O, chrupki jakieś, łapaki, lejsy, bagietki oczywiście do zupy meksykańskiej, bo bez tego się nie obędzie. Co tu jeszcze mamy? Chipsowy Milka, lubię bardzo, to chyba dla mnie, tylko nie wiem czym sobie zasłużyłam, bo raczej niczym. To jest dla mnie i dla Hanusi. Tak, dla Hanusi, Nie pokazuj jej Mati, bo ona wygląda tak, ją dzisiaj karmił tata, proszę. Tak ją, tak, że z wody będzie znowu do wyrzucenia, bo mama chyba a tego nie odplami. A było zabawnie. No mamo. Super, nie? Każda mama to pewnie rozumie jak pierze, byłoby zabawnie jak tata karmił dziecko. Kinderka jest do Kamilka, bo jutro idziemy do Justyny. Znacie już Justynę, Kamilka i Martynkę, no i Michał. Oczywiście, bo mi zawsze jeżdżę do Justyny, bo Michał jest w pracy. A ty co? Do kamery. Co jeszcze? Tu są jakieś rzeczy na zupę. Pomidory krojone. Pomidory! I co jeszcze? I jest fasola biała. I co jeszcze? Fasola czerwona. Papryka słodka. Jeszcze mamy chyba tu, ale to trzeba całą paczkę, nie? Chyba. Cebulka. Papryka świeża. No Hanusiu. I mamy obiadki dla Martynki. Bobowita zupka warzywna z cielęciną. I mamy warzywne pire z rybą. Obiadki zabierzemy w formie giftu. No właśnie. O, no. I jeszcze mamy deserki. Jabłko, gruszka. Dwa będą do Haneczki jeszcze. Jabłka i morele. To jakieś tam wybierzemy, nie? Które do Martynki, a które do nas. Jabłko, winogrona i maliny. I jeszcze żelki takie do Kamilka. No i mamy całe zakupy rozpakowane. Bo ciasto, aha, jeszcze ciasto. Sernik Mateusz kupił, weźmiemy. Na przekupłek. Nie, na wkupienie się. No i co? I dzisiaj będziemy robić tą zupę meksykańską, dlatego już wyciągnęłam mięso mielone, bo mieliśmy w zamrażalniku. Wyciągnęłam też truskawki mrożone, bo planuję zrobić budyń i do budyniu zrobię taki fajny sos z truskawek. No chyba, że się z budyniem nie uda, no to będzie po prostu taki pseudo koktajl zrobię. Coś tam mam, jakiś jogurt albo mleko, coś tam zmiksujemy. A Hanusia już właśnie jest pode mną, bo już tu do mnie się dopełzała. Dzień dobry. W ogóle ten dzisiejszy jest setny vlog. Był, nie? Nie. No i już na spacerku wybraliśmy się na niego, bo jest piękna pogoda. Fajnie się zrobiło i idziemy. Ale nie piękne ściany za nami pomalowane. No, ale to już to życie, nie? Ale wszędzie jest fajny, tak jest. Taki łącznik. No. Łącznik stabilizatora. I teraz idziemy, bo w ogóle mamy misję. Okazało się, że w Kauflandzie nie ma przyprawy meksykańskiej, czyli no w sumie coś jest podstawą zupy, jakby nie było. Właśnie. I idziemy na poszukiwania po osiedlu tej zupy w takich sklepikach, może w Lewiatanie będzie. Znaczy, aha, powiedziałam zupy. No, ja kiedyś napalony wskoczyłem do Lewiatana, patrzę coś tam do kuchni, do meksykańskiej, coś tam jest. Biorę i się okazało, że to była taka zupa meksykańska w proszku, a nie przyprawa. Ale to zużyłem, zobaczymy. Było dobre. Zobaczymy. A tam szkołę już znacie, nie? Tak, szkołę już znają. Możliwe, że Hanusia tam będzie chodziła. No, jak się nie wyprowadzimy, to na pewno. Na razie jest spoko. Tam jest Lewiuś. Lewiuś. Tam. W ogóle chyba jest fajna temperatura i mogłam Hani ubrać coś innego, nie? Hanuśka,
Ale już mama ci tylko czapkę dała, tą taką cieniutką. Rozpięła cię mamusia i nie przykryła, nie? Chyba jest dobrze. Wiesz, jak ona siedzi, nic nie robi, my idziemy, nie? Nic nie robić. A wiatr trochę wieje, tak, ale jest przyjemnie, fajnie. A, tobie nigdy nic nie wieje. I nowosy ci chodzą, ciekawe wieje, na czym. Wieje tu i wylatuje tam, bo tu jest pusto. To świszczy. I to gwiżdże. Jak wieje, a jałaża, to i gwiżdże to. Bo tu wiecie, powietrze pustym świszczy. Pa! Ten sam. Pa! Idziemy po flipsy. Pa! Hanusia i flipsika, bo udało się dostać, w jednym lewiatanie nie było. Nie te, które chcieliśmy. No, bo te krótsze, lepiej są te długie, ale jak nie było, to wzięliśmy na razie te. No i mama oczywiście też korzysta. Żeby nie było, tata już porwał jednego. Dobre, dobra. I ta rączka, nie tykaj mnie. A lewa, odejdź. Stop. Ja się jem flipsika, to się jedz. A my już powoli zmierzamy w kierunku domu. A która jest godzina, bo się zaczyna robić tak, nie? Słońce zaszło. Matuś. Co Matuś? Matuś jest rozebrany. To tak w ramach informacji, że się nie pokaże, bo jest goły od stóp do głów. A ja jestem po domu, jak widzicie, mój dres. No nie, od stóp do głów, idę się zaraz myć. Dobra, no żartuję, już no, żartować nie można. Wiecie co, ja idę się zaraz myć, chciałam to tobie powtórzyć. Ja jestem jak zwykle po domu, nie fajna, ale robię zupę meksykańską. Dzisiaj ja, o dziwo. Według przepisu Mateusz mi tu zostawił telefon i robię. Tu już będzie za chwilę się miksować truskawki, które się rozmroziły. I jest budyń. I będzie robiony budyń. Obiad już na jutro oczywiście. No. Na noc nie robimy takiej zupy. Nie, nie. To na jutro już, żeby wiecie, przyjść z kościoła i mieć gotowe. To do jutra, no. Nie? Tak. Właściwie to nie do jutra, bo jeszcze wam pokażę, jak mi budyń wyszedł, nie? No, czyli jak wyjdzie chcesz w ogóle. Jeszcze tu nie robiłam budyniu. Jakby ci nie wyszedł, to będą jaja. No, no wiem, bo to jest po prostu. No dobra. No ale ten jeszcze ten dobry sos będzie z truskawek. Już mi się. Już mi ślinka cieknie. Sorry. Już się dusisz. Oj, patrzcie, jaki pyszny budyń. Z sosem truskawkowym? Sosem można to nazwać. Sosem truskawkowym na górze. Pycha. A tu The Voice of Poland. O, jest ostrość. I Paulinka na laptopie. Moja małżowina jeszcze tam z tyłu krząta. No i jak zwykle mój firmowy strój, nie? Po domu. Bo przyszliśmy z kościoła, i ma firmowa rozebrałam fryzura się i ten. I znowu to, co po domu noszę, tą koszulkę, to już chyba macie już w tym vlogu dzisiejszym jej dosyć. Ja się ale zmieniam. Co? O, kurde. Super, nie, no to będę miała już nowy strój. Bo wiecie, jak to jest po domu, też pewnie tak chodzicie. Nie mówcie, że nie. Ja mam firmową fryzurę z pobiegania. I tu mam firmową córkę. Towarzyszkę. Dzień dobry, towarzyszko. Życia. O, jakie to jest dobre. A my też już jemy. Paulinka niech se je, bo ona jest strasznie głodna. No, bo ja wam pokażę. Co? Jak teraz chodzimy. Meksykańska zupa z bagieteczką. Pycha. Jak teraz chodzimy do kościoła tak wcześniej, bo dzisiaj to już na dziewiątą byliśmy. Hania w ogóle. W ogóle to jest dzisiaj hit. Hit życia. Hania wstała o 3:30. I nie zapowiadała się na spanie. Do 5 nie spała i w końcu już taka wykończona wszystkim. Mówię, no to może ten fotelik. Wiecie, jak ona lubi na balkonie i ten. No ale nie wystawiła ją o 5 rano na balkon. Tylko wzięłam ją do sypialni w tym foteliku i co? 5 minut i Hania spała. Więc dobrze, że mieliśmy ten kupiony, ten rozkładany fotelik, bo przynajmniej nie mam wyrzutów sumienia i ona sobie może tam spać, nie? Rozłożona prawie na płasko i spała. Aha, odnośnie zupy, jakby ktoś był zainteresowany przepisem, to w opisie wrzucę link do poprzedniego, znaczy nie poprzedniego, któregoś tam vloga, gdzie ją robiliśmy i w opisie tam był przepis. Mhm. Bo jest spoko. Szybko, smacznie. Mhm. Paulinka potwierdza. Aż sobie wzdechłam, bo też bym taką zupkę zjadła,
ale to jeszcze nie jest ten czas. Na razie rozrabiam sobie z kukurydzą w rączce. O, tak se rozrabiam z kukurydzą w rączce. I na rączce, i wszędzie mam tą kukurydzkę. No, tak wam mówię. Kochani, my już jesteśmy w piekarach, za nami płot z bazyliki, ja za ciebie tak jak wiecie, idziemy. Jak wiecie, idziemy na kawę do Justyny, Michała, Martynki i Kamilka. O, tam nawet widać jakieś budynki z bazyliki w piekarach. Tak, tak. No. Fajnie tu jest, jak ktoś jest, niech se wpadnie. Tak, idziemy do Justyny na kawę, do Michała, zobaczyć się z nimi, porozmawiać i co? I się żegnamy już na dzisiaj, bo już nie będziemy tam raczej u nich nagrywać. Nie, vlog był krótki i teraz w najbliższym czasie takie mogą być, ciut krótsze, ale później przyjdą święta, będą vlogmasy. Może do tego czasu zniknie dużo zaalarmowanie. Ale dzisiaj już się żegnajmy w takim razie, bo Kamilek już na nas czeka. Tak, widzimy przez okno. Widzimy Kamilka w oknie. Także trzymajcie się, łapka w górę, subskrypcja, to co zawsze. Dzięki za to, że jesteście z nami i byliście przez te 100 vlogów. Mm-hmm. O tym nie wolno zapominać. Właśnie. Także dzięki raz jeszcze. Bądźcie dalej, 100, 1000, 200. Do 1000 teraz. Hej. Pa.